Michał Karnowski to jest program co w Polsce. Witam. Zachęcam do wspólnego przejrzenia, wspólnej lektury najnowszego wydania tygodnika sieci. Tutaj bardzo mocny, bardzo ważny i trochę przerażający, przyznam szczerze. Temat. Idzie potężny atak na prokuraturę i ministra Ziobro. Mafijny atak. Gangsterzy zlecają zabójstwa, próbują szantaży, podrzucają mediom fałszywki. To tekst Wojciecha Biedronia. Zaczyna się to tak. W październiku 2019 roku do budynku Ministerstwa Sprawiedliwości wchodzi Zbigniew S., internetowy hejter, znany m.in. z opublikowanych przez siebie kilka lat temu akt sprawy afery podsłuchowej. Wielokrotnie zatrzymywany i zamieszany w liczne przekręty tak zwany biznesmen. Domaga się spotkania ze Zbigniewem Ziobrą, jest chamski i agresywny. Do żadnego oczywiście spotkania nie dochodzi, ale ten rzuca rozmaite groźby w stosunku do ministra i jego najbliższych. Za to oczywiście zostają mu później postawione zarzuty, ale tu pierwsza szokująca informacja. Otóż sąd pozwala panu Zbigniewowi S. dalej chodzić na wolności. Zaleca jedynie dozór policyjny, zatrzymanie paszportu i zakaz zbliżania się do Osób pokrzywdzonych. Ale może też przecież ten pan Zbigniew S. dalej te swoje publikacje rozpowszechniać w internecie. Takiego zakazu w tych zaleceniach sądu nie ma. Pojawia się pytanie, czy komuś zależy, żeby Zbigniew Ziobro wreszcie jakoś został ugodzony, trafiony, bo przecież to są zachęty, to są wyraźne groźby, to jest próba sparaliżowania polskiej prokuratury, która bardzo skutecznie w ostatnich latach z mafią walczy. Tutaj dodajmy, mafii kończy się przestrzeń. Przekręty Watowskie, na których się skupiła, coraz trudniejsze. Przekręty i, i rozmaite brudne interesy związane z narkotykami, coraz trudniejsze. Prawo zostało zaostrzone. Zatrzymania, aresztowania bardzo wpływowych gangsterów bez żadnego strachu ze strony prokuratury i policji, to wydaje się, taką możemy postawić tezę, rodzi w tych dniach kontratak. No ale jeszcze jeden wątek z artykułu Wojciecha Biedronia. Otóż e, wkrótce po tym wejściu Zbigniewa S. do Ministerstwa Sprawiedliwości następuje medialny atak na żonę ministra. W sieci kolportowane są plotki związane z przeszłością Patrycji Koteckiej. Powszechnie znany fakt, że była ona niegdyś modelką, zaczęto łączyć z jej rzekomymi kontaktami z grupami przestępczymi. Kolejny ruch to fałszywe zdjęcia, bardzo wulgarne, bardzo uderzające w kobiecą godność, które publikuje się w internecie w oparciu o rzekome informacje Piotra K., pseudonim Broda. Kryminalisty i jednego z największych mitomanów polskiej przestępczości. Dziś już wiemy, że te fotografie są fotomontażem, są fałszywe, podobnie jak zdjęcia opublikowane w odniesieniu do pani Beaty Marczak, zastępcy prokuratora generalnego, osoby bardzo zasłużonej w walce z przestępczością zorganizowaną. No ale opozycja, państwo pamiętają, łypała na to z dużym zainteresowaniem, a nuż się uda dopaść dziobro tym tropem. A teraz. Dowiaduje się tygodnik sieci. Te same źródła, te same, można powiedzieć, autorytety w cudzysłowiu pod, podrzucają mediom kolejne rewelacje na temat rodziny Zbigniewa Ziobro i niektóre media z, z obozu trzeciej RP są tym zainteresowane, grzebią w tym, szukają, szykują się do publikacji. Tak, proszę państwa, mafijny atak idzie na prokuraturę i Zbigniewa Ziobro z, z użyciem być może potężnych mediów. Patrzmy, które media w tych dniach objawią nam się jako struktury czy współpracujące, czy też podatne na wpływy mafijne. Drugi ważny tekst, który zwrócił moją uwagę w tym wydaniu Tygodnika Sieci, to tekst o filmie Dwóch Papieży napisany przez Grzegorza Górnego. Ten film w błyskawicznym czasie stał się, można powiedzieć, nawet hitem na całym świecie, jak stwierdza Grzegorz Górny, dlatego, że dotyka on czułej struny w duszy katolików. Próbuje odpowiedzieć po swojemu na pytanie, dlaczego Benedykt XVI zrezygnował, a nastał papież Franciszek. Do dziś wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego właściwie tak się stało. Grzegorz Górny zwraca uwagę, że platforma Netflix. Jest zarządzana, kierowana przez ludzi o bardzo jednoznacznie lewicowym światopoglądzie. To jest platforma, która właściwie można powiedzieć macha tęczową flagą, więc po pierwsze, nie za bardzo ufajmy tej opowieści, która stamtąd wychodzi. Po drugie, filmowy Benedykt, papież Benedykt mówi w tym filmie Netflixa na początku tak, kontynuacja tak, zmiana nie by pod koniec ulec argumentom Bergoglia. Czyli obecnego papieża Franciszka i opowiedzieć się za zmianami przeciw kontynuacji. W rzeczywistości nie dysponujemy, podkreśla Grzegorz Górny, żadnym świadectwem, by papież Ratzinger zmienił w tej kwestii zdanie. Netflix kreuje też niezgodnie z prawną wizerunek kościoła, którego przywódcy zaakceptowali dostosowanie się tej instytucji do liberalnego świata kosztem rezygnacji z własnej doktryny. Nic takiego miejsca nie miało. Polityka, tutaj uczta schetynożerców, no taki, Powiedziałbym kulinarny tytuł, ale tekst poważny. Tekst Stanisława Janeckiego. O no też przewrotnej tezie nie ma znaczenia, kto będzie nowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Dlaczego? Bo wszyscy liczą, że gdy wygrają, jakoś to będzie. Tym bardziej, że nie będzie już schetyny. Ale jak będzie, tego nikt nie wie. Niektórzy analitycy twierdzą zresztą, że to nie ma żadnego znaczenia. Podobnie jak to, kto zostanie przewodniczącym, gdyż po Grzegorzu Schetynie platforma już się nie odrodzi i czeka ją stopniowa marginalizacja. No, ale dobrze, czy Grzegorz Schetyna będzie tutaj kierował partią z tylnego siedzenia, gdy wygra na przykład pan Tomasz Siemoniak? Tak niektórzy eksperci, niektórzy analitycy dowodzą. Według Stanisława Janeckiego. Gdyby wygrał Siemoniak lub Sienkiewicz, Schetyna dostałby coś na pocieszenie, ale liczenie na to, że mógłby wtedy kierować partią nadal nieformalnie, nieoficjalnie jest nieporozumieniem. A Bronisław Wilcztań przedstawia czytelnikom ważny tekst, Holokaust i polityka polska. Próba obciążenia, czytamy, Polaków odpowiedzialnością za drugą wojnę światową nie była ekscesem rozjuszonego sowieckiego gęseka na wzór walącego butem w mównicę ONZ Chruszczowa. Obecny rosyjski lider, w przeciwieństwie choćby do swojego poprzednika, jest osobnikiem niezwykle trzeźwym, wychowanym w szkole KGB, trzymania na wodzy swoich emocji. Co jest zatem celem moskiewskiej polityki? Według Wilsteina jest nim odebranie Polsce wiarygodności i natrwałe przyklejenie jej wizerunku kraju antysemickiego współodpowiedzialnego za holokaust. Albowiem o prestiżu narodów w znacznej mierze decyduje dzisiaj ocena jego zachowania w okresie II wojny światowej, zwłaszcza wobec zagłady Żydów. Rosjanie mają w tej kwestii sprawę ułatwioną. Ich polityka historyczna zbiega się bowiem z pamięcią żydowską determinowaną przez zagładę. Podsumowaniem tego wątku niech będzie tytuł wywiadu z doktorem Karolem Nawrockim, dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Trwa wojna historyczna. I wielki apel w tym wywiadzie, który tutaj z tego miejsca w programie Co w Polsce popieram apel, żebyśmy zbudowali godne muzeum Westerplatte. To miejsce jest dzisiaj może już nie tak zapuszczone, jak jeszcze kilka miesięcy temu. Te alarmy podnoszone między innymi z łamów tygodnika sieci zrobiły swoje. Odkryto też tam szczątki polskich bohaterów dziewięć, proszę Państwa, szkieletów tyle lat nieruszonych, nieodkopanych, nieupamiętnionych, niepochowanych, godnie ale to jest miejsce, które powinno promieniować na cały świat. Gdy odbywają się uroczystości związane z, wy z rocznicą wybuchu w II wojny światowej, prowadzimy tam światowych przywódców o tym też mówi dr Karol Nawrocki w tym wywiadzie i oni widzą jakieś haszcze, jakieś bardzo skromne upamiętnienia i nie rozumieją. To tu się zaczęła druga wojna światowa i wy Polacy tak skromnie o tym pamiętacie? Nie, tam musi powstać godne muzeum. To był program co w Polsce Michał Karnowski. Dziękuję.